Tę modlitwę przygotował dla Ciebie portal aleteja.pl. Będzie nam miło, jeśli odwiedzisz naszą stronę. Modlitwa do świętego Józefa. Choć ani jedno słowo świętego Józefa nie zostało zapisane w Piśmie Świętym, to jego milczący przykład posłuszeństwa, wierności i troskliwej opieki nad Jezusem i Maryją sprawiły, że stał się jednym z ukochanych świętych wielu katolików. Nabożeństwo do świętego Józefa zaczęło rozwijać się w III lub IV wieku, jednak w modlitewniku Pieta odnaleźć można modlitwę do opiekuna Jezusa datowaną na rok 50. Każdy, kto przeczyta tę modlitwę, usłyszy ją lub będzie ją miał przy sobie, nie umrze nagłą śmiercią ani nie utonie. Trucizna na niego nie podziała, ani nie wpadnie w ręce wrogów, ani nie zginie w ogniu, ani nie zostanie pokonany w walce. Odmawiaj tę modlitwę rano przez 9 kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz. Nigdy nie słyszano, by ta modlitwa zawiodła, czytamy w nim. Aby jednak modlitwa faktycznie była skuteczna, musisz spełnić jeden ważny warunek. Musisz prosić w niej o faktyczne, duchowe dobro dla siebie bądź dla osób, które powierzasz Bogu za wstawiennictwem świętego Józefa. O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. O święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, abym, poddany Twojej niebiańskiej mocy, mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców. O święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie, a w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu. Ucałuj Jego najdroższą głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen. Może zechcesz odmówić inną modlitwę? Zobacz te, które wyświetlają się teraz.